Więc tak, jeśli chodzi o przedstawioną nam projekt uchwały, zgodnie z artykułem 59 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządza program naprawczy z uwzględnieniem raportu na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. I pierwsze takie pytanie myśmy dostali, pisze tu korekta. Chciałabym słowo wyjaśnienia. Korekta do planu naprawczego, a gdzie plan naprawczy ten pierwszy? Czy to jest plan naprawczy? Druga sprawa to taka uwaga co do samego projektu uchwały. Jest ona trochę tak sporządzona niestarannie, zawiera dwa paragrafy pierwsze. To tak już technika taka prawodawcza. Na stronie trzeciej programu napisany jest tak. Opracowany przez szpital program naprawczy przy współpracy organu tworzącego załogi i związków zawodowych będzie tam realizował cele. Trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że organ tworzący zatwierdza program naprawczy, nie tworzy go. Tworzy go kierownik jednostki. Czy jeśli były te konsultacje ze związkami zawodowymi czy załogą, to takie stanowisko powinniśmy gdzieś tu na piśmie otrzymać i zobaczyć, jakie były te konsultacje ze związkami zawodowymi, jeśli on był tworzony przez szpital przy współudziale związków zawodowych. I czy został przedstawiony Radzie Społecznej założenia do ten program naprawczy. Przejdziemy do strony 24-25 programu. Na niektórych oddziałach wskazane jest takie niskie obłożenie łóżek. I jakie są planowane działania w tym zakresie? Kolejną takim moim spostrzeżeniem jest na stronie 35, gdzie jest analiza słów. Jest ona podobna, bo ja się pokusiłam przeczytać program naprawczy z 2017 roku i te zagrożenia, szanse są takie troszeczkę podobne, ale mam takie pytania, jeśli chodzi o pozycje słabe strony zasoby ludzkie. Brak możliwości wykorzystania w pełni elastycznych form zatrudnienia, również ze względu na wymagania NFZ, PIP, ZUS. Co tu Państwo mieli na myśli? Jakie elastyczne formy zatrudnienia? Bo myślę, że nie chodzi tutaj o te umowy śmieciowe, bo one już dawno powinny zniknąć, bo już te czasy minęły. Kolejnym jest brak możliwości pełnego świadczenia usług komercyjnych ze względu na ograniczenia o charakterze prawnym, forma SPZOS. To jest szpital publiczny, a nie prywatny, więc o jakie rozwiązania Państwu chodziło? Czy takie rozwiązania nie spowodowałyby jakiegoś nierównego traktowania pacjentów? Co to Państwo mieli tu na myśli w tym sformułowaniu? Szpital upatruje szansę, również tak do wyjaśnienia, szanse we wzroście zachorowalności na choroby cywilizacyjne i starzenie się społeczeństwa. Na stronie 37-38 programu naprawczego jest harmonogram i działania. I tam Państwo w tabelach 25 działań, które już do 30 czerwca 2020 roku, a w jednym przypadku do 30 września 2020 roku przyniosą dodatni wpływ na wynik finansowy na podjowie 10 208 tysięcy. A gdzie są dalsze lata? Chyba, że to jest literówka. I Państwo, żeście się w latach to pomylili. Bo tam pisze, no jest data wskazana, że takie oszczędności na tych poszczególnych działaniach będą. Kolejne moje pytanie jest takie i wątpliwość, że w tym programie niestety brakło takiego konkretnego opisu, jakie to będą konkretne rozwiązania i skąd te kwoty się wzięły. Co się kryje pod tymi hasłami optymalizacja?
optymalizacja działalności oddziału wewnętrznego, optymalizacja działalności. Wszystkie wydziały, wszystkie te oddziały są wymienione i kwota plus 5 milionów 108 tysięcy. Jest jeszcze taki punkcik, który wzbudził moje zainteresowanie, 11. Racjonalizacja gospodarki lekiem, wprowadzenie rozliczeń leku na pacjenta oraz racjonalne wykorzystanie sprzętu jednorazowego użytku. To ja się pytam, to do tej pory nie było rozliczenia leków? Czy to oznacza jakieś kolejne ograniczenia lekowe? Czy pacjenci będą przynosić własne? No nie wiem, jak to rozumieć? Ja nie idę tak daleko i tylko pytam. I takie pytania można tutaj stawiać do każdego tego tu sformułowania. No i ono jest bardzo ogólne, optymalizacja, czyli wiadomo, że chcemy coś najlepiej zrobić, używając takiego wskaźnika w wszystkich ograniczeniach, istniejących ograniczeń. Ale aby ten program był taki wiarygodny i możliwy do zatwierdzenia, to do każdego tego działania powinien być taki załącznik, który by przedstawił metodologię działań oraz te obliczy, skąd te kwoty konkretnie się wzięły i jakie działania konkretnie będą podjęte, bo my tak na dzisiaj mamy ten program naprawczy, ale tak to proszę powiedzieć, co konkretnie będzie zrobione. Jest dzisiaj luty, panie dyrektorze. Czy jeśli to jest ta data, 30 czerwiec 2020 roku, no to jakie już rozwiązania pan podjął, żeby ten skutek był osiągnięty? I ostatnie moje takie sformułowanie, tu już na stronie 43, jak jest zakończenie opracowania. Opracowany program naprawczy szpitala specjalistycznego pokazuje, w jakiej trudnej sytuacji znajdują się obecnie szpitale powiatowe miejskie. Proszę Państwa, my pracujemy tu i teraz. My pracujemy nad programem naprawczym tego naszego konkretnego szpitala i Rada podejmuje, zatwierdza program naprawczy tego, nie jakiegoś tam miejskiego, innego, kolejnego. Tego naszego tu. Dziękuję bardzo.